Znaczy wszystkich nominowanych do Facebooku bym zajęło, bo to byłoby około 300 milionów, tak mówię, może o laureatach króciutko powiem w takim razie, więc tych kategorii... Proszę Ciebie, byłam teraz w galerii też tej Kateryny Napiórkowskiej na Świętokrzyskiej. Bardzo ładny, proszę Ciebie, wernisaż facet, który Żurawski, czy jak? Żukowski? No jest w katalogu, proszę Ciebie. On wystawiał w Luwrze. On po prostu, że... Dlaczego tak mówili, że łatwiej do Luwru wejść, niż z niego wyjść, bo jego zatrzymali przy wyjściu, bo on wyszedł z obrazem. No więc co to za obraz tym, co te osoby wniosły dla rozwoju promowania programu, ale też zapewne osiągnięcia związane z budowaniem na przykład systemu wsparcia. I tutaj profesor Janusz Bójnicki i profesor Janusz Hołys to osiągnęli te wyróżnienia. I po prostu on wystawiał i wrócił, że... No właśnie, doprawdy tylko brak networkingu? A nie, zacząłem mówić, ale właśnie ten brak opiewa się tym, że te osoby potem są w własnym gronie, tym najczęściej polskim i tylko ze sobą rozmawiają, kiedy właśnie powinni iść tak naprawdę... Żegalski, prawdziwy, współczesny. Wciskać, co była tu Ewka już? Spraszać, no, chociaż 2-3-minutowe rzeczy zainteresować, pokazać. To jest takie w pigułce, trzeba się sprzedać. Ja dopiero potem mogę sprawdzać, ja teraz nie muszę nic tu sprawdzać. Albo przepadłem w tej rozmowie przynajmniej. Żegalski. To też trzeba wziąć pod uwagę, że... No, że bardzo ładne są te takie rzeczy, proszę Ciebie, które on wystawiał też nie w Luwrze. Ponieważ także w niektórych jednostkach nie ma takiej... W tym celu zakupił na Dolnym Śląsku pałac, który renowuje, by z czasem wypełnić jego zewnętrzne. Wewnętrzne ściany malarskimi wizjami, kompozycjami freskowymi. Od paru lat mieszka w Belgii, ale ona ma dwie córki, które w Belgii tam się uczyły, one w ogóle w Belgii mają, na Piórkowskiej mają galerie, proszę Ciebie, tam w Belgii. I one są bardzo zacne. Ale było bardzo skąpo, w sensie, że tam kelnerów to aż niby 4 do noszenia wina. Wina było mało i dopiero potem przyszły takie szampany białe, czerwonego nie było nic. I tak troszeczkę kombinowane, troszeczkę tak Leszek Żegalski, życiorys, udawany. Także wiesz, potem idę... Dużo nie wpuścili osób w ogóle, bo, no, a nawet chciał czy zaproszenie czy coś, ale nawet ze środka taki jeden bezdomny, drugi bezdomny i ta Justyna podeszła z tym facetem, co na drzwiach stał, taki ochroniarz, musiał zapłacić i powiedziała, żeby tego wyprosić. No bo przecież widać, że to są bezdomni, przyszli się napić, a tam do wypicia rzeczywiście było bardzo mało. Potem jestem przy tym 507 na Centralnym, podchodzi do mnie taki łysy. On tam stoi na Centralnym i mówi tak, co, czy byłaś w końcu? Ja mówię, ja byłaś u tej Kateryny, ale ty też byłeś, tak? Mówi, nie, bo mnie nie wpuścił. Ja mnie tak patrzę, że tam coś takie, jakieś zamieszanie przy tej bramce i że mówi ten rzeźbiarz taki, Piotrek Rzeczkowski, co jednego wyjudaszy, a że ten menel i dobrze się zna z tą... Też podejrzany jest, zna się z tą Kateriną Napiórkowską, a ona jeszcze się zna z tym Hugonem i to wiesz, cała mafia, bo ten powie tylko paluszkiem kiwnie, a to menel, no to wiesz. Z drugiej strony to mają rację, bo ten proszę Ciebie, co ten łysy taki, no to Breżniewa to całkiem nie, on tam na oknie spał. Ja dzisiaj jednej babce mówię, tutaj ten Breżniew spał na tym oknie, to więc jak babka przechodzi z zewnątrz i patrzy się, co to za ludzie, co tu się dzieje, ale nie o to chodzi, nie o to chodzi, że człowiek leży na wystawie, że tu jakaś, może wystawa to jest w sensie, że to może jakaś wystawa jest. Ale jakby doszedł kto do tego, że to jest Breżniew, bezdomny, który co prawda u zakonnicy dobroczynnie wydaje
zupy na kawentyńskie 4, to jeszcze można by to jakoś. Ale ludzie są tak niemili, są tak zdradliwi i są tak bezczelni. Ona jest jednak przede wszystkim nastawiona na innowacje i wdrażanie tych innowacji, nie tylko ich wymyślanie. Czy tu jest ogromna rola przemysłu. No i ten Rzeczkowski. Które są konsumowane, to no, jednak w stronę przemysłu, że tam powinny one trafić, tam powinny kochani, zostać administratory, tam powinny kochani, być wszystkie postępy, więc na odbycie masz wielkie rany. Spojrzeć na to, co tam jest. Także proszę Państwa, biczowanie. Także dzisiaj było i skąpo, i nieciekawie, tylko ta wystawa była ważna. Zysku dla firmy w rozmaitym znaczeniu. Proszę Ciebie, ludzie się obgadują. Była Hanna Bakuła. Ta zaczęła tam siedzieć i przede wszystkim to, co ziewała, tam ziewała coś. Baba jaka bezczelna, taka baba. Na takie instrumenty jak. I jedna mi powiedziała tak, bo ja rozmawiałam z Ewą Żurek, ona w ogóle śpiewała w filharmonii w chórze, strasznie się roztyła znowu i mówi, ja nigdzie tam nie idę żreć, bo ja przytyłam. I ona musi się odchudzić. I o tej Bakule mówią tak, że słuchaj, jakie ona wywiady w internecie ma udzielać, jakie ona książki pisze. Ty musisz troszeczkę posłuchać, bo że ona nic jej się nie podoba. Na wszystko narzeka. Ja mówię, może już taki wiek. Ta rzecz troszeczkę tutaj szwankowała. Ale myśmy tam w Teatrze Wielkim, jak ona była odstawiona i wywiad, to proszę Ciebie, myśmy się rzuciły w ramiona, tak obcałowywałyśmy się, potem też i z Paradowską tak było, potem też i było, a ten Breżniew mówi, a skąd ja znam tę Paradowską? Albo że tę Hannę Bakułę, ja mówię, słuchaj, twarz rozpoznaje, ale dzisiaj natomiast rzeczywiście ona siedziała tam w tym fotelu za stołem takim, nikt tam za bardzo nie podawał, złe miejsce, bo wszyscy dupami, jak to wiesz, to ona musiała się na dupy kraść. W kryzysie gospodarczym, który mieliśmy w Europie, część krajów, brzydko, od razu z... Bo ona wygląda do bab takich kostrobatych i kwadratowych. Badania zawsze pierwsze się nie tam, gdzie się inwestuje w przypadku jakich trudności finansowych. A część już zapowiedziała. A poza tym to jakiś babszczyl jeździ ulicą Dobrą 118, prawie codziennie 118 i nie wiem, czy to nie jest ona. I ona taka się naburmuszona, ale to nie jest ona. Ja myślę, co za jakaś załza? Czy to jest ona, czy to nie jest ona? Przecież my się to nawet tak na odległość, to jakoś tak byśmy się przywitały. A to widocznie nie była ona, ale dzisiaj u Napierkowskiej była ona i też taka jakaś dziwna. Także ludzie są coraz gorsi. Krajowe, które są dystrybuowane przez Narodowe Centrum Nauki czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które jeżeli spojrzymy na wskaźniki... No to więc mi te nasze dziewczyny powiedziały szczerze, że mówię, co za wywiad ona daje. Ona ze wszystkiego jest niezadowolona. Ciągle narzeka, jakieś takie, co to za... Ja mówię, no... Nie słuchałam, ale może taki wiek już po prostu. Ona tam palu mężów miała... Będą środki krajowe. Tylko, że w dłuższej perspektywie czasowej, biorąc pod uwagę, że... Po prostu teraz babszczyl jest niezadowolony ze wszystkiego. To część tych instytucji osób... Ale tu w Warszawie ludzie są na przykład ci, którzy bardziej kształceni, to bardziej z nich większe są te groby pobierane. Umieją się uśmiechać, a za plecami i tak mówią swoje. Bo ci prości to raczej szybko by się pobili, pokłócili. Ale w ogóle Warszawa jest taka chamska, że to takie szybkie pokłócenie to od razu jak na patelni widać. Mało intelektu, mało psychologii. Nie ma, żeby ktoś ustąpił. W autobusie czy gdzie. No z pazurami leci. A to świadczy o prymitywizmie. Przepraszam bardzo. Jak to się mówi? Mądry ustąpi głupiemu. Dlaczego się tak mówi? Dużo mądrości jest w tym przysłowie. No to ja się dam. Facet tam bawię sobie, ma tam oczywiście. Od kolegów. No, pewno. Ja zrobię, że ma pochodzę w zadekcji. Jak pisałem swój wniosek pierwszy, to po prostu poprosiłem kolegę Stefana Dziemowskiego, żeby dał swój. Także tam dalej nigdzie do Sarku, Srarku mi się nie chciało iść. Raczej, no, u tej Napierkowskiej są lepsze wernisaże, ale niestety, w innych galeriach czasem jest wybiórczo lepiej.